Super. Cześć dziewczyny. Wspaniałe. Witamy serdecznie w projekcie Pasja by Justyna Tuła. A ja mam dzisiaj przyjemność przedstawić Wam Madzie. Powitajmy Madzie, Magdalena. Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Pewnie nie tylko dziewczyny. Nie tylko dziewczyny, tak. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, Madzia, że zgodziłaś się na tą rozmowę. Chciałabym się Ciebie zapytać, żebyś się przedstawiła. Ja sobie przygotowałam sobie pewne zdanie. Jeśli zaakceptujesz i pokochasz siebie, brzmi znajomo, masz odwagę na więcej. Magdalena Andler. Madziu, kim jest Magdalena Andler? Magda jest przede wszystkim trenerem spójnego wizerunku, tak siebie od dłuższego czasu nazywam, ponieważ w mojej pracy, a zarazem pasji, o czym będziemy pewnie za chwilę rozmawiały więcej, dla mnie najważniejszy jest człowiek. Nie tylko kobiety, również mężczyźni, na punkcie budowania ich spójnego wizerunku. Budowania wizerunku na gruncie akceptacji siebie, bo dla mnie to jest clue dopasowania tego wszystkiego, że tak powiem, do, nieładnie mówiąc, do kupy. A wielu z nas i wiele z nas ma problem po prostu z akceptacją siebie, a co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie tego wizerunku swojego na tyle fajnie pokazać, zbudować i dopasować, żeby to wszystko grało i to było też dobre w odbiorze dla innych. Oprócz tego jestem kolorystką, bo to nie wszystko. Moją pasją są kolory. Jak zaczniesz temat, to będziemy gadały 3 dni, także uważaj. Uwielbiam kolory, kocham ich oddziaływanie psychologiczne i sądzę, że w wielu aspektach swojego życia możemy sobie pomóc, tudzież zaszkodzić odpowiednimi i nieodpowiednimi kolorami. A od niedawna jestem mistrzynią wizażu i stylizacji. Tutaj 20-letni rozdział w życiu postanowiłam przypieczętować egzaminem. Izbie Rzemiosła, tak to nie śladniczy, to jest egzamin mistrzowski. Także od 2 tygodni tutaj mam nowy tytuł. Serdecznie Ci, Madziu, gratuluję. W ogóle ostatnio mam takie szczęście i do Magdalen, bo Magdalena pierwsza w moim życiu to jest moja przyjaciółka, my friend, ale ostatnio rozmawiam ze wspaniałymi Magdalenami, a poza tym jesteś chyba trzecią kobietą w projekcie, która porusza temat kolorów, ale zanim do Twoich pasji i do kolorów, Magdalena, ja muszę zapytać o Twoje okulary, bo nie wiem, dziewczyny, czy Wy widziałyście, a na pewno zobaczycie, jak wejdziecie sobie na profil Madzi i fanpage Madzi. Po prostu ona, mam wrażenie, że na każdym zdjęciu ma inne okulary. Magdalena, skąd Ty bierzesz tyle okularów? To jest taki moja mała pasja, kolejna, tak? Bardzo lubię, jak wszystkie dodatki mam spasowane. Okulary to nie jest jedyna pasja, jak jest troszeczkę więcej, one są najbardziej widoczne. Jest to też taki jeden z moich elementów charakterystycznych, znaków rozpoznawczych, tak? Fryzura właśnie i oprawki okularów. No lubię, no co zrobić? No lubię. Ale powiedz mi, ja Cię tutaj dam zaraz na ekran, żeby Ciebie było widać samą, ale powiedz w ogóle technicznie, Ty masz 20 par okularów, czy naklejki jakieś? Jak to wygląda? Nie, fizycznie mam może nie 20, ale tam bliziutko par okularów. Nie mam zbyt skomplikowanej wady, dlatego że na przykład szkła nie są jakieś bardzo kosztowne, tak jak jeżeli ktoś ma astygmatyzm, czy jakieś musi mieć szkła progresywne, no to wiadomo, to troszeczkę inaczej kosztowo wygląda. Także no moja wada pozwala mi na to, że mogę tych par mieć trochę więcej. Dodam, że nie jestem jedyna. Tutaj chociażby i w Polsce, jeżeli chodzi o manię okularową, jest nas kilka, także okularnice łączą się. A dla tych, które nie lubią nosić, boją się nosić, zobaczcie, jak można fajnie się okularami pobawić, tak? Można zrobić z tego swój znak rozpoznawczy, można je super dopasować, także nie jest to nic strasznego noszenie okularów, można z tego zrobić naprawdę niezły fan. A powiem wręcz, że patrząc na Ciebie, Twoje zdjęcia, to jest wręcz coś fantastycznego i coś, co ewidentnie upiększa nas, kobiety. I jak patrzę na Twoje zdjęcia i te barwne okulary, oprawki, to sama mam ochotę, ale obawiam się jednego.
Jedne okulary ok, ale 20. Zdradzę jeszcze malutki sekret. Z wiekiem wiadomo, koło naszego oka dzieją się różne historie. Aha. I takie oprawki sprytnie od tego odwracają uwagę, ale to tak między nami, nie? Magdalena, ty jesteś piękną kobietą i ja myślę, że te oprawki i barwy, w których chodzisz, one niczego nie zakrywają, bo tylko uzewnętrzniają, jeszcze bardziej uwydatniają twoje piękno. W ogóle twoja fryzura, super. Czy ty zajmujesz się również stylizacją na przykład włosów? Osobiście włosami się nie zajmuję, współpracuję z fryzjerkami, aczkolwiek dobieram i kolorystykę, i kształt fryzury do całej sylwetki. Tak, no bo fryzura to nie tylko twarz, to jest cała sylwetka, żeby ta fryzura też również była tym elementem naszego spójnego wizerunku. No pod kątem ułożenia włosa, gęstości włosa, to już patrzą moje fryzjerki. Także tutaj pomagam kolorystycznie i jakby to powiedzieć tak jak o ciuchach, fason fryzury, no bo tak też można to określić, czy ten kształt odpowiedni do nas, do naszego charakteru, tak? No bo to, że ja się czuję w kogucie świetnie, nie znaczy, że inny typ charakteru, inna osoba będzie się czuła w czymś takim dobrze. Także to też jest ważne. No ta spójność wizerunku, to o czym mówimy od początku, dopasowane do danego człowieka. Niesamowite. Po prostu jak w ogóle patrzę na ciebie, to dla mnie nasuwa się jedno słowo. Idealna, perfekcyjnie idealna. Naprawdę. Piękna. Perfekcyjnie nieperfekcyjna. Nie. Piękna i po prostu w każdym calu i w każdym centymetrze jesteś taka dopasowana i dobrana. Naprawdę, cudowna. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Poznam i akceptuję siebie. I to jest klucz. Możemy kończyć. Nie, żartuję. Żartuję. Ale powracając do pasji, Madzia, bo wspomniałaś już o kilku takich twoich pasjach, a taka przodująca i wiodąca, o której chciałabyś powiedzieć, chyba że poruszysz wszystkie, to co by to było? Czym jest ta taka pasja, która się najbardziej wybija w twoim życiu? To co powiedziałam na początku o kolorach, sama czasem siebie nazywam zboczeńcem kolorystycznym, jakkolwiek to nie zabrzmi. I kochana, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale obie mamy na sobie kobalt. A, jaka ty jesteś spostrzegawcza. Oczywiście. Ja się zainspirowałam twoim zdjęciem i jakoś tak samo przyszło, że ten niebieski wylądował na mnie kobalt, tak? Przepraszam. Tak, znaczy u mnie na ekranie wygląda jakby to też był kobalt, tak jak moja sukienka. No musimy powiedzieć, że się nie zgrywałyśmy wcześniej, jak się ubierzemy, prawda? No właśnie, otóż to. Ale jest moc w kolorach taka, jest moc. Tak, tak, jest moc. Z jednej strony wyciszający, ale z drugiej faktycznie twarzowy kolor, który bardzo fajnie i bardzo dobrze też się ogląda, bo to też musimy z szacunkiem na naszych widzów patrzeć, tak żeby im się dobrze nas nie tylko słuchało, ale również oglądało, bo to też jest istotne. I często o tym zapominamy, występując właśnie w internecie, nagrywając różne live'y i inne historie, że na niektórych się lepiej patrzy, na niektórych gorzej. Także musimy się postarać, żeby jednak patrzyło się na nas jak najlepiej. A wracając do mojej kolorystyki, pasji, no tak jak mówiłam, ta psychologia kolorów, to oddziaływanie, ta moc regulowania różnych rzeczy kolorami, albo to, co one o nas mówią, dlaczego sięgamy po jakieś kolory, dlaczego domu podłogę mamy w takim, a nie w innym kolorze, dlaczego nasze kwiaty w wazonie są częściej w takim, a nie innym kolorze, to jest zadziwiające. Nie tylko jeżeli chodzi o ubieranie, ale również, nie wiem, czy tam się doczytałaś u mnie, w notatkach, że robiłam kurs homestagingu w zeszłym roku, także też zaczęłam kolorystycznie upiększać mieszkania, bo tak jak mówię, to jest przeogromna moc i bardzo, bardzo tajna broń, bo możemy sobie, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo zaszkodzić albo też bardzo pomóc. No i lepiej jednak w tym drugim kierunku dążyć. Tutaj Madzia jeszcze zdradziła mi taki sekret, top sekret, który ma za plecami, nie widać, ale rozmawiałyśmy chwilę przed nagraniem. W logo projektu Pasja jest przecudowny kameleon, Magdalena. Tak bardzo kocha kolory, słuchajcie, że nawet za jej plecami skrywa kameleona. I czyżby to był przypadek, ten kameleon
który, jak się dowiedziałam, zmienia kolory. Nie sądzę. Madziu, powiedz mi, bo już coś wspomniałaś. Kiedy ten kameleon zmienia kolory? Bo jak słusznie zauważyłaś, nam się najczęściej wydaje, że wtedy jak staje na czymś, na jakimś podłożu, a ty powiedziałaś niekoniecznie. Niekoniecznie. Może zacznę od tego, dlaczego ten kameleon jest u nas w domu. No niekoniecznie z mojego tutaj zamiłowania do kolorów, ale mam syna Leonarda, którego nazywamy Leon. Na wyrazie kameleon mamy tutaj jego imię i on stwierdził, że musi mieć takie zwierzę. Stąd właśnie ta gadzinka jest z nami. Jeżeli chodzi o jej zmianę kolorów, bo to jest samiczka, to zmienia w zależności od nastroju, nie od podłoża, nie od tego, gdzie my ją położymy, tylko jaki ma nastrój. Robi się prawie zupełnie czarna, jak jest zła. Jak śpi w nocy, robi się taka limonkowo-żółto-zielona. Tak. Była już w ciąży, także w ciąży miała w ogóle przepiękne kolory, niebiesko-pomarańczowe, takie prawie kwiaty na skórze namalowane, także wyglądała przecudownie. Także zmieniają kolory, owszem, aczkolwiek od swojego nastroju. Niesamowite. Czyli w moim logo jest ciężarna, kameleonica. O, tak, stanowczo zadowolona z życia ciężarna samiczka. Super. Madziu. Powiedz mi, skąd w Twoim życiu wzięły się Twoje pasje? Kto miał wpływ na powstanie tych pasji? W jakich okolicznościach one powstały? Kiedy? Jak to się stało? To się stało bardzo dawno, jako zodiakalny byk. I zresztą, tak jak sama mówisz, imię ma tutaj też dużo do rzeczy. Magdaleny są dosyć kreatywne, pewnie sama zauważyłaś. Ta kreatywność buzowała u mnie od wczesnego dzieciństwa. Tak? Rysowałam, malowałam, pisałam wiersze, cudawianki. I tak szukałam tej swojej drogi. Po szkole podstawowej nawet miałam pomysł, żeby iść do liceum plastycznego. Aczkolwiek jako ten byk i osobowość dosyć dominująca, niekoniecznie lubię, jak ktoś mi coś narzuca. No i tu pewien zgrzyt był, mówię, pójdę do tej szkoły i będą kazali mi robić coś, na co ja w ten dzień akurat nie mam ochoty. Mówię, no nie wyda. Także postanowiłam, że jednak plastyk nie, było to normalne liceum i tak szukałam tej swojej drogi. No wiadomo, jak każda dorastająca dziewczynka zajrzy do kosmetyczki swojej mamy i ileś lat temu i teraz także, tylko dzisiaj dziewczyny inspirując się YouTube'em, Instagramem malują od razu siebie. Ja stwierdziłam, że to jeszcze nie dla mnie i podbierałam mamie cienie i malowałam palcami pejzaże na kartkach. I stwierdziłam, że w ogóle, że to jest mega sprawa, że te kolory są takie piękne, że można je pięknie łączyć. Teraz już wiem, że to jest blendowanie, tak? Aczkolwiek no było bardzo fajne. Zresztą do dzisiaj moim klientkom polecam, że jak im daty ważności cienie się kończą, żeby dawały swoim pociechom i właśnie, żeby paluszkami tą motorykę dzieci ćwiczyły na kartkach. Malowanie, świetna sprawa. Także naprawdę to jest fajny patent, żeby nie wyrzucać tutaj cieni, które już skończyły swój żywot. No i później stwierdziłam, że no z kartki mogę przejść na coś bardziej trójwymiarowego, czyli na twarz ludzką, także wszystkie koleżanki mojej mamy, wszystkie moje koleżanki, które tylko odwiedzały mnie, no wpadały pod moje pędzle, tak? No i tak od krok po kroczku stwierdziłam, że to jest fajne. Zanim jeszcze skończyłam szkołę, zaczęłam jeździć na mistrzostwa makijażu, także też gdzieś tam udawało mi się, mimo jakiegoś, bez przygotowania tego szkolnego, bez dyplomu, bez świadectw działać, no ale żyjemy w takich, a nie innych czasach, gdzie te papierki są istotne, także stwierdziłam, że no trzeba jakąś szkołę zrobić, no bo jednak jeżeli chcę zawodowo tutaj złączyć się, znaczy iść tą drogą, no to po prostu jakieś papierki są potrzebne. No i tak robiłam równocześnie w sumie trzy kierunki, zaocznie zarządzanie marketing, dziennie kosmetykę i wizaż i jeszcze w międzyczasie pedagogikę. No po prostu rozumiem, no tak to robiłam, nie? Ja mam problem z skupieniem się na robieniu obiadu, a Madzia to tak robiła, trzy kierunki. Ale wiesz co, ja tak lubię, a do tego jeszcze miałam 3-miesięczne dziecko w domu, także wiesz co, ja jestem taką osobą, która im więcej robi, tym bardziej jest nakręcona. U mnie najgorzej, tak zeszłoroczny lockdown, to było po prostu fatalne, tak? Ja się dużo wkręcałam właśnie, kręciłam jakieś filmiki, żeby nie zwariować, bo mnie monotonia by zabiła. No ale wracając do tej mojej ścieżki,
No, chwilę później przyszły różne zlecenia, współpraca z pewną firmą kosmetyczną jako wizażystka, to też była najlepsza praktyka, jeżeli chodzi o makijaże. No i później zaczęło mi być mało. No wiadomo, osoby, które gdzieś tam pędzą w życiu, mają takie etapy, że dochodzą do ściany i mówią, no co dalej, tak? No to mówię, czemu tego człowieka nie połączyć w całość, tak jak tutaj bieganie z dzieckiem po lekarzach, tak, jeden jest od ucha, jeden od oka, jeden od gardła, ale fajnie, żeby lekarz był od wszystkiego. No to mówię, ja też chcę być takim człowiekiem, który całościowo tutaj pomoże, dopasuje i ten wizerunek zbuduje. Także później zaczęła się moja przygoda z kolorystyką, właśnie stylizacją, na czym dzisiaj się skupiam najbardziej. No i tak jest do dnia dzisiejszego, już od 22 lat. Od 14 mam firmę. W sumie nic innego w życiu nie robiłam. Od samego początku robię to, co robię. Niesamowite. Magdalena, jak Ciebie słucham, to Ty jesteś naprawdę kobieta petarda, błyskawica, po prostu działaczka, taka aktywistka, naprawdę. I widzę, że to, co robisz, daje Ci bardzo dużo satysfakcji i radości. Jesteś taka promienna. Bo kocham to, co robię. Właśnie. Słuchaj, bo tak często rozmawiam właśnie z kobietami, które kochają to, co robią. Powiedz, jak to znaleźć w życiu i może to jest wiadomo, że to jest głęboki temat, ale jak to zrobić na tym biznes? Tak, taka jakby jedna tylko, nie wiem, uwaga, myśl, którą masz w związku z tym tematem. Uparcie dążyć do celu. Nie patrzeć na przeszkody w każdej drodze biznesowej, w ogóle nie tylko biznesowej, tak? Są przeszkody, to nie zawsze jest pod górkę, albo tak nieraz memy są, tak? Że gdzieś tam dążymy, a ten diament jest tuż tutaj za kawałeczek. Także konsekwentnie, uparcie dążyć do wyznaczonego celu. Nie patrzeć na innych, nie oglądać się, przede wszystkim patrzeć na swoje wnętrze, na swoje potrzeby, żeby być spójnym, bo nieraz są ludzie, którzy po 20-30 lat siedzą w jednej firmie, robią coś automatycznie, bo muszą, bo no wiadomo, trzeba z czegoś przeżyć, no i twierdzą w wieku kilkudziesięciu lat, że no niekoniecznie to jest ich droga, że nie lubią tego, co robią, że są zmęczeni, to są ludzie, którzy często też w depresję popadają, takich historii jest mnóstwo, także naprawdę warto się zastanowić, w jakimkolwiek wieku nie jesteśmy, zajrzeć w głąb siebie i posłuchać tego wewnętrznego ja, co tak faktycznie by nam sprawiało przyjemność i spróbować tą przyjemność albo przekuć na zarobek, czyli na tą taką naszą nogę zawodową, albo dążyć do pasji. Tak? No, nasza doba ma tam miejsca na spełnianie swoich marzeń, swoich pasji, także możemy albo na swojej pasji zacząć zarabiać, albo tą pasję po prostu pielęgnować. Jeszcze tak chciałabym o tych kolorach, bo wiesz, my głównie kobitki, tak, to jesteśmy bardzo, bardzo zainteresowane. Kolory, kolorystyka. Czy mogłabyś dać taką małą mini radę? Czym się kierować w doborze kolorów na sobie, a również we wnętrzach, bo powiedziałaś również o takim zainteresowaniu i tej jakby działce, którą rozwijasz. Wiesz co, z szacunkiem patrzymy w głąb siebie, czyli to, co nam podpowiada nasze wnętrze, jeżeli chodzi o ubieranie się, to zazwyczaj odzwierciedla nasz stan psychiczny w danym momencie naszego życia. I na przykład jest tak, że kochamy kolor zielony, jesteśmy gotowe ubrać się od stóp do głów w zieleń, a za parę lat nienawidzimy tej zieleni i w życiu byśmy nie ubrały, bo aż nas pali na skórze. Także to jest to, co w naszym wnętrzu siedzi. Słuchamy tego. Nawet jak kochamy tą czerń, jeżeli oczywiście nie myślimy, że wyszczupla, bo nie wyszczupla, ale jeżeli mamy potrzebę noszenia czerni, nie mamy żałoby, tylko jest taka potrzeba, z szacunkiem do tego podchodzimy. Aczkolwiek warto poznać takie kolory, które podbijają naszą urodę, które harmonizują z naszym kolorytem własnym, ze skórą, z ustami, z tęczówką, z włosami, gdzie wyglądamy lepiej, bo są takie barwy, gdzie nie musimy się malować, nie musimy kombinować, nałożymy blisko twarzy i wyglądamy świeżo i dobrze, a są takie kolory i pewnie sama nieraz zauważyłaś, że ubierzemy, spojrzymy w lustro i jest tak szaro, buro i ponuro i wyglądamy, jakbyśmy miały 10 lat więcej, albo były chore. Także to jest taka świadomość, ale tak jak mówię, z całkowitym szacunkiem podejść do tego, co w danym momencie naszego życia nam w duszy gra, czego potrzebujemy. I tak samo we wnętrzach. Mamy potrzebę otoczenia się jakimś kolorem niekoniecznie katalogowym, bo czasem jest tak, że w katalogu jest piękne mieszkanie, zrobimy sobie podobnie i się po prostu źle czujemy.
Jest tak, że mamy swoje ulubione knajpy, swoje ulubione restauracje, miejsca, gdzie lubimy przebywać, bo akurat tam nam jest dobrze. Nasz organizm wie, że w tym miejscu odpocznie, bo sobie wyreguluje ciśnienie krwi, że to jest miejsce, które doda mu energii. I to często jest właśnie ta kolorystyka, wystrój danego lokalu, danego wnętrza. Także ze wszystkim podchodzimy z szacunkiem do tego, co mamy w środku i słuchamy siebie przede wszystkim, bo to jest nasz najważniejszy i najlepszy doradca. No niesamowite, bardzo to wybrzmiewa w tym, co mówisz od początku, Madzia, na przykład w doborze szkoły, że posłuchałaś siebie i nie byłaś w stanie przyjąć pewnych okoliczności, żeby ktoś ci dyktował warunki, co masz robić każdego dnia. Dużo razy już, wiele razy powtórzyłaś właśnie, żeby słuchać siebie. A czy to nie jest takie, wiesz, egoistyczne albo takie samolubne? Wiesz, że no dobra, słuchać siebie, no a inni, a okoliczności życia, wiesz. Tak, znaczy niektórzy mogą sądzić, o jaki narcyz i w ogóle. Nie, zobacz, jak jest problem w samolocie i wylatują maseczki, kto ma najpierw nałożyć? Mama. A później ratować ludzi wkoło, tak? Także tak. Jeżeli nie zadbamy o siebie, nie posłuchamy siebie, to nie będziemy w stanie korelować z innymi, nie będziemy w stanie opiekować się, pomóc, czy cokolwiek innego, w jakiekolwiek relacje, nawet w związku, tak? Jeżeli ktoś nie akceptuje siebie, to w tym związku też to na pewno gdzieś na jakimś etapie się odbije i do końca nie będzie dobrze, bo gdzieś ten zgrzyt jednak będzie. I na każdym etapie naszego życia, jak się zastanowicie, no to zobaczycie, że faktycznie tak jest, że trzeba wyjść od siebie, żyć w zgodzie ze sobą, a później dopiero możemy żyć w zgodzie z innymi. Jeszcze tak tylko cię chwycę za słówko, bo powiedziałaś, czarny nie wyszczupla. OMG, jak to? Albo na przykład, co powiesz na ciuchy w paski poprzeczne, bo zawsze mówiono, mi szczególnie, tak? Wzdłuż wydłuża sylwetkę, poprzek poszerza. No i czarne nie wyszczupla? To jest po prostu zaskakujące. Takich rzeczy, które gdzieś tam nam wciskali, to jest mnóstwo, które absolutnie nie mają przełożenia w rzeczywistości. No to wyjdźmy od tego czarnego. Jeżeli czarny nie będzie w naszej palecie kolorystycznej, czyli nie będzie harmonizował z naszą urodą, bo kolory, które dobieramy, które są dla nas idealne, harmonizują. Ja też zawsze mówię moim klientom, że są jak taka czycia ręka. One są, wyglądają świetnie, ale nie rzucają się w oczy, nie idą na plan pierwszy. Tak. Jeżeli czarny nie będzie w naszej palecie, to on się rzuci jako pierwszy w oczy. Bardzo to fajnie na innym przykładzie widać. Jak chodzimy na wesela, jest panna młoda. Czasem widzimy, że tą kobietę super widać, a suknia jest jej dodatkiem, dopełnieniem, nawet jeżeli jest bardzo strojna, a czasem widzimy tylko plamę sukni i kobiety w ogóle nie widać, nawet jeżeli sobie takie rzęsy doczepi. To jest kwestia odcienia bieli. I tak samo z innymi odcieniami, również z czernią to wygląda, że jeżeli ta czerń nie będzie w naszej palecie, ona jeszcze bardziej zwróci uwagę. Czyli jak bardziej zwróci uwagę, a myślimy, że wyszczupla, to wszystkie nasze słodkie krągłości będą widoczne niestety jeszcze bardziej. Drugi temat a propos pasków. No niby tak jest, że te paski, które są wzdłuż ubrania nas wydłużają i troszeczkę zwężają, aczkolwiek nie wszystkie, bo na przykład jeżeli mamy zapięcie dwurzędowe, które też jest tą linią, no to jest linia, która poszerzy. Zobacz sobie w marynarkach dwurzędowych, jak wyglądają kobiety, gdzie ta moda też wróciła, one w talii się wydają szersze, tak? Bo mamy te dwa właśnie paski, które rozstawiają nam talię, tak. A umiejętnie dobrane paski, które są paskami poziomymi, czyli na przykład jeżeli są kontrastowe, kolorowe, dosyć szerokie, coś się dzieje, to one nie zwrócą uwagi. Jeżeli będą wąskie, monotonne, to one wtedy robi się ich dużo i mogą poszerzyć, bo to tak na zasadzie takiego hula hop, ale jak będą szersze, będą kontrastowe, coś się zadzieje, to też krzywdy nam nie zrobią, także trzeba kombinować. Taki jeszcze jest pewien motyw, że jak wpiszemy w Wujka Google wyszczuplający model spodni, tak, to często wyskakuje taki model z pasami po bokach albo model, który ma kant. No nie, no jeżeli chcemy się wyszczuplić, to znaczy, że nasze uda mają jakiś rozmiar, a wtedy wszelkie możliwe paski, kanty na udach będą niewidoczne, bo się rozprasują, tak? I te historie dopiero będą widoczne od kolan w dół, czyli zrobi się coś dziwnego i jeszcze bardziej podkreślimy masywność nóg. Także takich rzeczy jest dużo, można by o tym długo opowiadać. Czasem najlepiej na własnej skórze zobaczyć niektóre rzeczy, ubrać się, zrobić zdjęcie i popatrzeć obiektywnie na to zdjęcie, nie słuchając tutaj wujka Google. Dokładnie. Albo
udać do ciebie po taką poradę, słuchaj. Oczywiście. Bo myślę, że wiesz, to jest bardzo cenne, że nawet to, co powiedziałaś, że fryzurę możesz kogoś pokierować w doborze kształtu fryzury, tak mniej więcej, patrząc na całość jego sylwetki. Bo z reguły, siedząc u fryzjera, to fryzjer na co patrzy? No na buzię, tak? A ty powiedziałaś coś zaskakującego, na całość sylwetki. Zaraz po nagraniu to ja stanę przed tobą w całości, wiesz? Tak, tak, wbrew pozorom nasz tyłek też jest ważny przy doborze fryzury. Mam nadzieję, że nie będzie większy od moich włosów. Albo nie dużo. Nie wiem, czy oglądałaś filmy Niania, tutaj ta nasza Niania Frania Agnieszka Degant. W jednym z odcinków, bo ona też miała ten fryz taki duży, rozczochrany, prawda, burza loków. W jednym z odcinków powiedziała, a wiecie dlaczego ja mam właśnie taką, a nie inną fryzurę? Żeby zgadzało się z tyłkiem. Nie, to ja stanowczo musiałabym jeszcze tapira zrobić. O ja ty. Madziu, ale tak wiesz, to nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, bo tak śmigasz rączkami, jeszcze widzę, że Magdalena ma piękne pazurki. Czy ty możesz pokazać te swoje pazurki? Mogę. Ale nie, no już nie przesadzaj, że robisz sama, nie. Wiesz co, sama umiem, aczkolwiek nie, oddaję się w ręce profesjonalistek w niektórych sprawach. Sądzę, że tutaj dziewczyna, która robi mi paznokcie, również moja imienniczka Madzia. Ona raz w miesiącu nienawidzi dnia, jak przychodzę. Bo ja zawsze wymyślam właśnie coś dziwnego i no nie ukrywam, że głównie mi robi takie rzeczy. Teraz stwierdziłam, że bym chciała mieć swój portret w okularach na paznokciu. Nie, oczy Magda chwyciła się za głowę i powiedziała, no dobra. Ale to jest bardzo oryginalne. Słuchaj, no, ty eksponujesz siebie całą sobą. Bardzo fajnie, podoba mi się. Dziękuję. A propos kolorów, no oprócz tych na paznokietkach, bo też widziałam właśnie na zdjęciach, że mienią ci się te pazurki, że nie jest tak, że zazwyczaj masz wszystkie jednobarwne, tylko jakieś wzory. Nigdy. Właśnie. A powiedz jeszcze, bo makijaż, wspomniałaś o ubieraniu się, dopasowaniu kolorów na przykład do tęczówki, a powiedz Madziu, ja kiedyś próbowałam takiego tiku, ponieważ mam niebieskie oczy, i próbowałam malować oczy na niebiesko, albo kreską, albo cieniem. I powiem ci, że wbrew wszelkim właśnie poradom wujka Google, to wyszło Lipton Tea, lipa jak nic. Powiedz, czy to przypadek? Nie. Jeżeli ten sam kolor będziesz próbowała podbić tym samym kolorem, czyli niebieskim, tak jak tutaj próbowałaś zrobić, no to ten właściwy niebieski, czyli tęczówka twojego oka się automatycznie zgasi. Jeżeli miałoby się podbić kolorystycznie, musiałabyś zadziałać kolorem naprzeciwko, tak jak mamy kółko kolorów, takie kolorowe, zapewne wiesz, co to jest, zapewne widziałaś. Tak, jeżeli zadziałasz kolorem naprzeciwko, to wtedy masz większe szanse, żeby podbić kolorystycznie swoją tęczówkę, czyli na przykład brąz, złota, morele, to są takie kolory, które jak gdzieś tam w kąciku użyjesz delikatnie, to na pewno ten kolor wydobędą i będzie bardziej niebieski niż faktycznie jest. Super. A mogę zapytać ciebie, jaki ty masz kolor, ponieważ niezbyt dokładnie widzę na ekranie, ale masz niebieskie oczy? Nie. Zielone. Zielone oczy, a kreskę? Kreskę czarną. Kreskę czarną. Czy czarna kreska pasuje do każdej twarzy? Tak. Jeżeli używamy czarny tusz, to czarna kredka nam krzywdy nie zrobi, tym bardziej, że ona jest wycieniowana później jasnym cieniem, także ten odcień czerni jest troszeczkę zgaszony. Dużo kobiet boi się czarnych kredek. To jest coś, co robi kontur oka, bo po to używamy, tak? To nie jest liner, to jest kredka. Jeżeli używamy czarny tusz, najlepiej i najfajniej wygląda, jeżeli użyjemy również czarnej kredki, umiejętnie oczywiście, tak? Jeżeli używamy tusze w innych kolorach, to wtedy też te kredeczki w różnych kolorach wyglądają dobrze, a kolorowe kredki też tak podpowiem, że lepiej wyglądają na pewno latem,
gdzie one są troszeczkę lżejsze, na oczach mamy słońce, widać ten kolor, czy to będzie odcień bordo, czy to będzie odcień brązu, czy granat, w zależności kto co lubi, na pewno lepiej będą wyglądały latem niż zimą. O proszę, naprawdę Magdalena jest po prostu skarbnicą wiedzy kolorystycznej. I jeżeli któraś z naszych dziewczyn, które oglądają, chciałaby się z Tobą skontaktować, znaleźć Cię. Madziu, to powiedz, gdzie w całym internecie i świecie po prostu mediów społecznościowych można Ciebie znaleźć? Znaleźć mnie można wszędzie, staram się być na bieżąco z nowinkami, chociaż nie powiem, że gdzieś tam jest to mega zgodne ze mną, bo to, że milion selfie wrzucam, nie znaczy, że ja to kocham. Wbrew pozorom staram się gdzieś tam też wyjść naprzeciw oczekiwaniom moich odbiorców, że chcą oglądać, także tutaj też wychodzę naprzeciw temu, ale to nie jest to, że jestem nad takim narcyzem, że to wrzucanie selfie sprawia mi jakąś tam nie wiadomo jaką frajdę. Lubię, jak jest dobry odbiór, lubię, jak ludzie chcą mnie poznać, no i właśnie po to to jest. Znajdziecie mnie i na Instagramie, i na Facebooku, i mam swój kanał na YouTubie. Ostatnio zaczynam z TikTokiem, ale tam lepiej jeszcze nie zaglądać, bo dopiero rozgryzam to narzędzie. Także znaleźć mnie można w różnych miejscach. Jeżeli wpiszecie gdziekolwiek Atelier AWMA, Atelier Wizerunku Magdaleny Andler, to są literki od skrótu, to wyskoczą wszelkie możliwe tutaj historie ze mną związane. Na stronie www.awma.pl też są odnośniki do każdego tutaj z social media, w których działam, także znaleźć mnie można dosyć łatwo. Dodam jeszcze tylko, że na pewno będą nas oglądały, bo same jesteśmy tutaj dość daleko od siebie, będą nas oglądały osoby, które są pewnie z całej Polski, że nie tylko działam w Bydgoszczy, skąd jestem, gdzie pracuję, gdzie mam swój atelier, a również działam online, no bo możliwości dzisiejszego świata pozwalają na to. Na całym świecie mam klientów tutaj i z Malty, i z Holandii, i z Anglii, także możliwości tutaj dzisiejszego świata dają nam to, że możemy spotykać się i łączyć na całym świecie. Nawet przegląd garderoby, tak, który zazwyczaj był postrzegany jako coś robione, no wchodzę do szafy i robię, może być spokojnie zrobiony na odległość, w dogodnym czasie rozłożony, także to jest wszystko jak najbardziej możliwe. Czy ta analiza kolorystyczna, o której tutaj gdzieś tam wokół mówimy, to też może być spokojnie wykonane online, nie musimy się spotykać. No chyba, że tutaj na Zoomie, na Messengerze, czy na jakimkolwiek innym nośniku, ale osoby, które nie chcą się ze mną widzieć, nie chcą face to face rozmawiać, to działamy na podstawie zdjęć i to też jest możliwe. Każdy ma swoje, także tu też nie możemy, że tak powiem, kogoś do czegoś przymuszać, także możliwości są absolutnie dla każdego. Ja myślę, że użycie słowa, że nie chcą, jest nieodpowiednie w przypadku Magdaleny, bo jest cudowną kobietą, cudowną osobą, niezwykle taką ciepłą, otwartą. Ja naprawdę mam szczęście, po prostu mam szczęście, że mogę Ciebie poznać, więc myślę... Przecież przeciągasz! To jak magnesik, przyciągasz odpowiednie osoby. A, dobre, to jest coś w tym naprawdę, jest coś w tym. Także niekoniecznie, że nie chcą, ale może właśnie dla tych z Was, którzy jesteście zbyt daleko, bo ja bym Cię serdecznie zaprosiła do siebie, do domu, do życia i nawet do garderoby. Pana, do Wrocławia dojadę. O, i zapraszam serdecznie. Naprawdę bardzo, 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 Magdalena, miło było mi się z Tobą spotkać wirtualnie, porozmawiać. Na koniec jeszcze tylko poproszę Cię o taką rzecz. Słowa zachęty dla dziewczyn, już troszeczkę o tym wspomniałaś, ale albo dla tych dziewczyn, które poszukują pasji, albo dla tych, które zastanawiają się, czy przekuć tą swoją pasję w biznes. Co powiedziałabyś jeszcze tak na koniec, wiesz, taka pigułka złota ku zachęcie? To, co już nie raz dzisiaj usłyszałeś ode mnie, zajrzyjcie w głąb siebie. I tam na pewno znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań. Dokładnie. Madziu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich nas oglądających. Zapraszamy na wszystkie Insta i Facebooki i Madzi strony. Ładnie podlinkujemy ten film.
Ja zapraszam z kolei na swoje konsultacje motywacyjno-walidacyjne, zajęcia arteterapeutyczne i inne. Także mam nadzieję do usłyszenia, do zobaczenia i słuchajcie, lajkujcie, serduszkujcie. Madzia jest tutaj dla Was, więc pozdrawiamy, całujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa! Dziękujemy, pa! Pa!